To już chyba zaczniemy. Dziewczyny, tutaj tak, Monika powiedziała, że dojdzie, tak, że musi swoją niebieską twarz przywrócić do kolorów naturalnych. Mikrofony dla was mam tutaj, bo nie mogę się z wami, że tak powiem, nimi dzielić z wiadomych powodów, ale rozumiem, że wy możecie się między sobą mikrofonami podzielić. Drodzy państwo, raz jeszcze z nami twórczynie Monstery, zespół w 100% kobiecy tym razem, tak mi się wydaje. Chyba nic tutaj nie pomyliłam. Mhm. Powstawanie spektaklu, zwłaszcza spektaklu tego rodzaju, to jest zawsze proces. Z czymś się przychodzi, z jakąś wizją, z jakimiś inspiracjami. Pracując w zespole, często tak sądzę, wychodzi się już z czymś innym, z trochę inną wizją. Słyszałam jeszcze wczoraj, jak rozmawiałyśmy, że do ostatniej chwili pewne rzeczy się zmieniały. Być może nawet dzisiaj na kolejnym spektaklu było już coś inaczej, nie miałam okazji tego zobaczyć. Więc to jest trochę takie pytanie właśnie o to, z czym, to może najpierw właśnie do reżyserki, z czym ty przychodziłaś, z jakimi wyobrażeniami czy tematami, a na ile one w toku tej pracy się przeobraziły? I czym teraz jest, kim albo czym jest Monstera? Nie takie proste pytanie. Chyba jak zaczynał się ten proces, to ja byłam bardzo jakoś tam zainspirowana po lockdownie praktykami somatycznymi, w szczególności tymi, które gdzieś pozwalają na takie głębokie czucie swojego ciała i no i też dla mnie to też się wiązało z jakimś takim nowym odkryciem procesów zachodzących właściwie w takiej wiseralnej jakby tej wiseralnej strony. I no i na pewno właśnie procesy oddechowe też, więc jakby to jest coś, co taka kontemplacja właściwie tego, gdzie i jak jestem ze swoim ciałem i co to ciało mi mówi. Takie proste. To ja bym chciała też dowiedzieć się od Kasi i od Ramony, które tutaj te ciała swoje uruchamiały w niesamowity sposób razem z Martą. Zuza, tak, ale Zuza, ja mam wrażenie, że Zuza bardziej muzycznie i wokalnie, więc ja Zuzy nie wykluczam, ja do tego przejdę. Ale najpierw chciałam usłyszeć od was i od waszych ciał, co one przeszły i co one przeżyły. Działa. Przepraszam, ja po prostu mam maskę, więc myślę, że to tak... No tak, a dlatego jakby nawiązałam do ZUS-u, dlatego że mam takie poczucie i to właściwie ono się pojawiło w ostatnich dniach, że jednak to ciało też jest bardzo muzyczne, że gdzieś tam ono ma po prostu jakby, co Marta powiedziała, ono ma też, musi mieć swój własny rytm, musi siebie słuchać, więc jakby ono też jakby po prostu jakby siłą rzeczy staje się bardzo muzyczne gdzieś tam, przez oddech tak naprawdę. Więc jakby ta muzyka jest troszeczkę inaczej tworzona. To jest takie na świeżo, które moje jakieś takie odkrycia z ostatniego czasu. Co te ciała przeszły? Chyba dużo. Nie wiem, ten proces był bardzo płynny. Bardzo dużo się zmieniało, co było też bardzo ciekawe. Bardzo dużo rzeczy w takich pierwszych założeniach się transformowało. Pewnie też poprzez zderzenie jakby z nami, z jakąś naszą dynamiką, nie wiem, motoryką, ale też jakby u Marty to bardzo mocno się, tak miałam poczucie, jako performerka zmieniało, więc jakby my trochę za tym podążałyśmy. Jak ja patrzyłam na was, na przykład na scenie, na was trzy performujące, nie, jak mówię jeszcze raz, nie wykluczam Zuzy, ale dla mnie to jest jednak trochę inna jeszcze warstwa. Pierwszy raz jak weszłam na próbę na przykład, to widziałam z przodu Zuzę i Martę Świtaj, które właściwie głosem Monikę Świtaj, które głosem, oddechem tutaj bardzo dużo pracowały. Nie widziałam tej waszej warstwy, dlatego być może teraz się też odnoszę do tego. Ale co chciałam powiedzieć, że
każda z was rzeczywiście dla mnie poruszała się w jakimś własnym, wewnętrznym rytmie tutaj. I bardzo silny był dla mnie ten taki element, pomimo tego, że byłyście razem, takiej autonomiczności, tego, że każda z was jest w jakiś sposób z jednej strony częścią jakiegoś organizmu, ale każda z was niesie ze sobą właśnie coś takiego bardzo unikalnego, własnego. Tak, to jest tylko takie moje jakieś wrażenie z wczoraj, które ciągle ze sobą niosę. A teraz wracam do Ramony i do przygód jej ciała i umysłów w czasie tworzenia tego spektaklu. Czy ja dobrze pamiętam, że to się zaczęło też od warsztatów, w których przynajmniej część z was brała jakiś wyjazdowych udział, tak, czy nie? Tak. Tak, w Urdongu. Słychać mnie? Już moja maska jest totalnie okojona teraz. Nie wiem, co powiedzieć. Chyba strasznie dziwne. Zaczęliśmy projekt, kiedy zniesiono lockdown, tak po 2 tygodniach, czy coś takiego. Więc to było dla mnie niesamowite, że co, że to się dzieje, ale tak naprawdę, i że w ogóle doszło do tej premiery, to naprawdę przerosło moje oczekiwania. I no przede wszystkim wchodziłam do tego projektu z jakąś taką ogromną radością, że mogę się w ogóle zjednoczyć ze swoim ciałem z powrotem, że ono w ogóle jednak dalej ma jakąś miękkość, jak się okazuje, że się nie spięło w jakiegoś klocka raz na zawsze. No i potem troszeczkę sytuacja się zmieniła, no przynajmniej jakoś w umysłach ludzi. I to się stało jakoś taką oczywistością, że jakby mam te różne rejestry w ciele. I to był taki proces sięgania głębiej, głębiej, głębiej. Też, na początku to było bardzo skierowane na procesy wewnętrzne. Tak naprawdę bardzo leciutko skierowane na formę, na obraz. I myślę, że tak... No powoli tak zaczynałyśmy tak nakładać na siebie warstwy. Też warstwy tego, jakby co jest odczuwalne przez nas i co jest odczuwalne przez widza, nie? Jakby dopiero to na jakimś tam późniejszym etapie w ogóle jakoś zaczęło być tematem. To ty, Marta, mówiłaś, że to dla ciebie była taka praca pod tym względem inna niż te dotychczasowe, że jednak często wychodziłaś z bardzo takich ekspresyjnych elementów, na przykład, nie wiem, street dance'u, tak, powiedzmy od zewnątrz, a teraz tu bardziej to był taki proces idący od środka, od wewnątrz. O, zapraszamy naszą tutaj matkę przedwieczną i kobietę przyszłości w całą Błękitach. Może tak, że chyba, żeby może się tego odnieść, bo ta praca wydaje mi się niezwykle ekspresywna tak naprawdę, dużo bardziej niż inne. Tak, ostatecznie ale tak. Ale ona jest wynikiem po prostu, że ta ekspresja jest przedłużeniem fizjologicznych procesów, a na pewno w tych poprzednich moich pracach dużo większy nacisk i zainteresowanie miałam skodyfikowanymi formami tanecznymi, więc to nawet nie jest o kwestiach, to jest jakby o formalnych typach ekspresji, które jakby bardziej poruszanie się w pewnych kodach, które nawet czasem unifikują ciało, czy następuje jakiś rodzaj identyfikacji, który przez rozpoznanie, a tutaj właśnie, jak sama słusznie zauważyłaś, jest skupienie się na tych konkretnych, indywidualnych ciałach, które przechodzą jakiś rodzaj podróży, procesu, doświadczenia i są zanurzone w jakimś kontakcie ze sobą i z tymi innymi ciałami. Więc jakby ten proces identyfikacji jest jednak, no tutaj jakby przynajmniej wydaje mi się, jest inny niż w kontekście jakby widza może być, niż w kontekście na przykład Zrób siebie czy jakichś takich spektakli. No właśnie tutaj zaczęliśmy, zanim przyszła Monika, rozmawiać o tym, że jest to ciało, ale też jest dźwięk, który gdzieś jest wywiedziony też i z oddechu, i z rytmu, więc ja bym też chciała zapytać Zuzę i Monikę właśnie o też te warstwę, bo tak jak mówię, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam to, jak, co się tutaj dzieje, była to próba i to wy stałyście z przodu i to wy jakby dominowałyście w tej przestrzeni i kiedy weszłam na premierę, no właśnie. Ale może to się zmieni, bo właśnie ja mam wrażenie, że to jest taki żywy proces. Chciałabym tak się to jest. Ale chciałam się dowiedzieć... Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
No na to liczymy, prawda? Chciałam się dowiedzieć o to, co dla was ta praca znaczyła i jak ona wyglądała. W pewnym momencie też tutaj Marta była też tym elementem silnym, wokalnym. Ostatecznie też właściwie wszystkie stworzyły się rodzaj jakiegoś takiego wielogłosu w całej tej sytuacji. To nie wiem, czy może najpierw Monika? Ja jeśli chodzi o taką pracę, bo tylko mogę powiedzieć o tym, jak ta praca wygląda dla mnie. Jak Marta zaprosiła mnie do projektu, to pomyślałam sobie, że będę, bo dziewczyny już pracowały jakiś czas, ja nie byłam od początku, więc dziewczyny tkały takie swoje po prostu płótno i ja brałam taką jedną tam niteczkę, co tam mi się podobała i sobie ją na swój jakby sposób tkałam. I, no i szukałam dla siebie jakby najpierw tak trochę intelektualnie ciekawych wątków, które są w tekście Ani Herbut i rozmawiałam dużo za nią i tam szukałam jakichś wątków dla mnie ciekawych. Zniechęcałam długo Martę do tego, żeby z tymi piosenkami tam próbować, bo piosenka jest bardzo no jakby taką ograniczoną formą według mnie. No i okazało się, że coś tam można, a jakby pomyślałam, że to i tak mamy takiego stworzyć trochę potwora, no to, że będę szukać trochę międzygatunkowo, jeśli chodzi o muzykę, bo przechodzimy jakby od pieśni takiej ludowej prawie, przez taką pieśń, taką zwyczajną powiedzmy, znaną każdemu, aż do takiej pieśni no, typowo widowiskowo-operetkowej. Jednocześnie tekst też mnie tak prowadził, żeby korzystałam z tekstów Ani, też pisałam własne, więc to się tak przenikało. No i udało się jakoś to... Jest jeszcze to środowisko dźwiękowe takie stworzone wodniste, tak, to jest bardzo ważny wątek Michajlowej, prawda? Tak, powiem. Tak, za całą jakby tą warstwę takie zwanej ścieżki dźwiękowej i do ruchu też odpowiada Zoe Michajlowa, która jest po prostu wspaniałą artystką pochodzącą z Krymu i ona z nami tutaj bardzo też pracowała i też szukałyśmy razem czegoś, co będzie się łączyło, więc pewne wątki się po prostu przenikają w jej muzyce, w moich piosenkach, przechodzą też do ruchu, do dziewczyn, więc to jest tak, te wszystkie takie dźwięki, które są te ASMR-y, to wszystko nagrywałyśmy razem. Bardzo to było przyjemne, więc dużo... Kląskanie, pluskanie tak, też. Tak, to tak, tak. Meduzy. Więc tak naprawdę ta praca się strasznie przenikała. Mimo dosyć krótkiego czasu dla mnie, to okazywało się, że coś tam cały czas znajdujemy dla siebie ciekawego. Ponieważ wiedziałam, że pracuję z diwą operową, to wiedziałam, że muszę po prostu stanąć na wysokości zadania i stworzyć pieśń. No to Monika może opowiedzieć coś więcej o naszej. Diwo, Moniko, prosimy, opowiedz o... Ja wyszłam w takim momencie, kiedy eksperymentowałaś tutaj na próbach, prawda? To był taki moment... Wielkiemu talentowi, nie jestem włączona. Słychać. Wielkiemu talentowi Zuzy zawdzięczam tu możliwość takich popisów. Bliżej mikrofon jeden. Nie, a już jest, rzeczywiście. Wielkiemu talentowi Zuzy zawdzięczam tę możliwość pokazania tych możliwości moich wokalnych, a to, że ona w danym momencie na potrzebę chwili potrafiła od razu wyjść z propozycją muzyczną, szybkość pracy, i to jest coś niesamowitego i dla mnie. No, bardzo dziękuję. Się cieszę, że wskoczyłam na tę głęboką wodę w każdym bądź razie. Tutaj spotkałam fantastyczne, utalentowane kobiety. Każda ze spotkanych w tym projekcie kobiet jest absolutnie fascynującym talentem. No i co mogę więcej powiedzieć? Tylko się cieszyć. Chciałam pociągnąć ten wątek tej kobiecej współpracy, no bo to jest jednak decyzja taka bardzo znacząca, że same kobiety w spektaklu o, no właśnie, o kobiecej podróży mówisz, tak? Przez ciało, ale przez emocje też, przez doświadczenia. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, dlatego że ta Monstera, jakoś tak bardzo długo szukałyśmy tytułu dla tego spektaklu i to nie było łatwe.
I najpierw gdzieś próbowałam coś zakotwiczyć w czymś erotycznym, ale też właśnie niejednoznacznie erotycznym, bo erotyka się kojarzy z seksownym ciałem, a mnie nie interesowało tylko jakby umieszczenie i ulokowanie tego kobiecego ciała jako takiego produktu czy przedmiotu pożądania, a bardziej jakby to doświadczenie i to ciało doświadczające i czujące. I to ciało, które jest w kontakcie ze sobą i z innymi ciałami. Więc jakby to było dla mnie gdzieś tam jakby kluczowe. I potem też jakby jak zaczęłam o tym projekcie myśleć, co ja bym chciała w sumie, to bardzo jakby w sumie uruchomiły mnie te takie moje doświadczenia i eksploracje wokół klatki piersiowej, oddychania, piersi, czyli takie zaopiekowanie się przestrzenią, którą zawsze uważałam za problematyczną, a która jest bardzo emocjonalnie naznaczona. I która problematyczna dlaczego? Problematyczna, że ona jest, mam wrażenie, bardzo emocjonalnie naładowana. Często tutaj się mówi w ogóle o takiej zbroi, którą każdy, znaczy nie każdy, ale bardzo wiele osób nosi, więc jest jakiś rodzaj też czegoś, co jest bardzo delikatne, gdzie się kryje nasza wrażliwość, gdzie właśnie mówimy o tym, gdzie jest ulokowane nasze serce. I co też po prostu bardzo często, no nie chcemy jakby, no to się wiąże z tym, że nikt z nas nie chce być zraniony, tak? Więc jakby też w różny sposób się chronimy przed tym, jakimiś takimi różnymi ciosami, które mogą po prostu gdzieś tam nas uderzyć, tak? Więc jakby ta przestrzeń jest bardzo taka krucha, a jednocześnie często właśnie w różny sposób zabezpieczona, czy tam są jakieś takie... No więc jakby to jest jedno, a druga rzecz, że przez to, że tak się zaczęłam interesować tą przestrzenią, to zaczęłam myśleć o tym, to zaczęłam się zajmować piersiami również i jakby z takiego powodu, że to też jest taki bardzo erogenny obszar w kobiecym ciele, ale też bardzo bliski sercu. Więc jakby właśnie mówimy o takim właściwie centrum emocjonalnym ciała, właśnie tutaj pomiędzy piersiami znajdującym się. I też chciałam odczarować te piersi, że te piersi właśnie znowu są tak mocno powiązane z tą takim bardzo erotycznym, seksualnym, kobiecym ciałem i bardzo to gdzieś tam funkcjonuje w popkulturze. A tutaj właśnie mnie interesowały te piersi, które jakby są moje. I są Ramony, i są Kasi, i są Moniki i tak dalej. I że to jest coś, co jest nasze i z czym my, co my dotykamy, z czym my się kontaktujemy i co nie jest już wtłoczone właśnie w te schemat. Ten schemat, tak? Co my możemy dotknąć, co możemy poczuć, co do nas przemawia w pewien sposób, tak? Jakby, więc to też jest... Dlatego odkrywacie to, co zazwyczaj kobiety zasłaniają podczas spektaklu, bo prawda, to jest jednak też taki obszar, który na mężczyźnie wolno wyjść bez podkoszulka, nam nie wolno kulturowo. No tak, a na scenie jest, można. Ale to też jest ciekawe, bo mam wrażenie, że to jest w zależności od pewnie kontekstu kulturowego, to byśmy też inaczej tak, jakby oczywiście, na to, mówimy o kontekście gdzie w Afryce tu, jakby teraz, inaczej tak. To funkcjonuje taka naga właściwie klatka piersiowa kobieca. Więc to ma bardzo różne jakby ale znaczenia. Nawet przecież te problemy w kontekście karmienia, prawda, że czy możesz często karmić publicznie, nie jest, czy nie, z kobietą zwraca się uwagę. Jak karmią dziecko, chociaż robią to nawet w miarę dyskretnie, starają się. A jednak są z tego powodu, mają czasami nieprzyjemności. W każdym razie, więc, no i nie wiem, jakoś to było gdzieś tam na pewno dla mnie takim motorem. A druga rzecz może, która jest ważna, jakby, która się wiąże z tym obszarem, że klatka piersiowa jest związana nieodłącznie ze smutkiem również. I jakby w ogóle ta pandemia, mam wrażenie... Szloch, płacz. Stąd ten szloch. I jakby szloch ma charakter zarówno, nie wiem, mam wrażenie, że to szlochanie głośne, ono ma głęboko taki katarktyczny wymiar, oczyszczający, ale też pozwala nam właśnie wejść gdzieś ten, bardzo jakby wiąże się z dynamiką ruchu przepony i właśnie tego, co gdzieś łączy dół ciała, organy, właśnie z tą przestrzenią serca i układu oddechowego. Ja jeszcze pozostałe dziewczyny chcę zapytać właśnie o jakby pracy na tych własnych doświadczeniach w ciele gdzieś
zakodowanych, ukrytych, ale to jest pytanie również i do Moniki, i do Zuzy, no bo to jakby niezależnie od tego, na ile to muzycznie, na ile cieleśnie, na ile oddechem, ale rozumiem, że to właśnie też ten rodzaj pracy pomiędzy kobietami w tym zespole, również z, nie wiem, z Anką Herbut, która odpowiadała za tę dramaturgiczną stronę i jak rozumiem, też gdzieś w tych rozmowach się odbywało to przekazanie tych doświadczeń każdej z was. Mogę tylko dodać, Ania nawet z nami robiła niektóre materiały ruchowe, szczególnie właśnie te palpacyjne i te z piersiami, bo też miałyśmy dużą częścią na przykład w Burdongu, jak byłyśmy, ale też później nawet. My bardzo dużo robiłyśmy, rzeczywiście jakby przyjechała do nas Edyta, która się zajmuje tak ogólnie pracą z powięzią, nie? Masażem powięzią, nie tylko klatką generalnie, ale z nami robiła akurat ten obszar klatki piersiowej i brzucha. Ona też zajmuje się czymś takim, co się nazywa somatic experiencing i to jest taka metoda pracy właściwie takiej terapeutycznej, ale przez doświadczenie cielesne, więc jakby gdzieś tam na pewno to jej doświadczenie gdzieś tam wpłynęło i bardzo ją interesuje też taka, no na pewno to połączenie pomiędzy umysłem a ciałem. Ciało, umysł, tak się nazywa nasz festiwal, przypominamy. Tak, więc... Więc dla mnie na przykład super była to jakaś taka ważna część procesu z Edytą, ale też no to Marta ją sprowadziła, ale też potem same to robiłyśmy. Robiłyśmy też Santoshi, co? taką praktykę, no nie wiem, no otwieranie chyba po prostu jakby serca też można tak powiedzieć i zaopiekowanie się jakieś takie zatroszczenie się w ogóle piersiami. Tak, i Ania właśnie Herbut, ona z nami po prostu robiła te rzeczy, więc tak naprawdę się też masowałyśmy wspólnie, że nie dotykałyśmy tylko swoich piersi, ale też wzajemnie gdzieś tam. Zoe też. Zoe też, przepraszam, tak. No. Mnie tutaj też, mnie od lat też fascynuje temat oddechu i oddychania i tutaj miałam też możliwość, ponieważ no Marta jest wybitną znawczynią całego procesu oddychania, zna wiele ćwiczeń i robiłyśmy je w czasie prób i też obserwuję pracę ich tutaj pokazującą oddychanie takie brzuszne, bo przecież kobiety były wiele, wiele, wiele lat krępowane gorsetami, oddychały tylko tu szczytami i przez to mdlały też. To nie były tylko te emocje, których one z powodu zawiedzionej miłości doznawały, tylko to była kwestia skrępowania gorsetami, oddychania tu górą, szczytami. I teraz właśnie ta nauka oddychania, która by pomogła wszystkim, i kobietom, i mężczyznom, właśnie to, co prezentują, jak one oddychają tutaj, jest zbawienna, zbawienna. Także to był też temat, który mnie bardzo, bardzo interesował w tej pracy. Tylko chciałam nawiązać, teraz ci oddaję głos. Ja tylko chciałam właśnie do tego, co Monika mówi, nawiązać, że rzeczywiście jest coś takiego, nie wiem, bo w sumie dziewczyny nie rozmawiałyśmy jeszcze o tym, ale rzeczywiście jeżeli jest, na przykład jak mamy ten moment szlochu, czyli wszystko idzie tak naprawdę do góry i tak dalej, i tak samo ziewanie, no tam po prostu jest taka gdzieś tam cienka granica, na której trzeba sobie balansować i jeżeli chodzi o emocjonalność, ale też w ogóle jeżeli chodzi właśnie o taką wydolność, no nie wiem, w ogóle fizjologiczną, bo kręci się w głowie, różne rzeczy się dzieją. Więc to jest tam po prostu, a w momencie, kiedy to wszystko rzeczywiście, jak potem jest ten język i to wszystko, jeżeli schodzi do dołu, to ewidentnie jest to o wiele bardziej organiczne dla ciała i jakoś jest tak, nie wiem, lepiej. Coś jeszcze dodać do tej pracy kobiecej? Ja mogę tutaj powiedzieć coś takiego, co w sumie... Chciałam jakby, że jak ja dołączyłam do tego projektu, to pomyślałam sobie, że dziewczyny są nienormalne, że to jest jakieś ezo coś, no bo ja jestem spoza środowiska. Tak, myślałam, że dołączam do kręgu kobiet i... Czarownic. Nie śmiejąc się z kręgów kobiet. Po prostu nie wiedziałam za bardzo, jak się odnaleźć, bo to nie jest proste, no bo kiedy przychodzę i Marta mówi, gdzie masz dres?
a ja myślę, na jakich klawiszach będę grała, no to rzeczywiście jest to duża zmiana w myśleniu. No i po pierwszych zajęciach ruchowych z Martą trochę słabo mi było, bo się zhiperwentylowałam tak, że po prostu kręciło mi się w głowie jeszcze w drodze do domu. No a potem zobaczyłam na przykład, dowiedziałam się naprawdę podstawowych rzeczy, pewnie dla was, ale na przykład, że można nabierać powietrze do brzucha. Było dla mnie wielkim odkryciem oraz to, że można wydłużyć sobie oddech, także w ciągu właściwie paru ćwiczeń z Martą zaczęłam po prostu śpiewać inaczej i wydłużałam sobie oddech, coś czego przez wiele lat nigdy mi nie mówił, więc to są takie doświadczenia takiego raczkującego człowieka, który poznał swoje ciało trochę bardziej przy tym projekcie. No. Cudowne. Żałuję, że częściej na te próby tutaj nie mogłam zaglądać, no ale nie dało się. Może ja tylko dodam coś, co było, Kasia powiedziała jedną rzecz i w sumie to jest ważne, że mam wrażenie, że ten projekt szuka takiego pomostu pomiędzy ciałem fizycznym a emocjonalnym, więc to, że te procesy na przykład fizjologiczne pokazywane tutaj na scenie, one zawsze mają taki wymiar też właśnie jakby są, można na nie patrzeć z dwóch stron, tak? Jako coś, co jest bardzo mocno wychodzi z ciała, ale też właśnie niesie jakiś ładunek ze sobą. Emocjonalne. Ja chcę jeszcze zapytać na koniec chyba, bo wydaje mi się, że już nie wiem, czy znaki tak? Już mam kończyć powoli? Ile? Nie widzę. A, Ramona, proszę, tak. Że jakąś taką trudną kwestią był język przez cały... Ale język ten, który... Nie, w sensie język, no też, tak. Tak, oczywiście, to był tak, temat, ale nie ten język, ten, który wychodzi z buzi i nie wraca. To później... W każdym razie jakby nie ma za bardzo języka do tego, żeby mówić o tym, czym jest ta sfera jakby doświadczania ciała. W związku z tym jakby bardzo, bardzo dużo czasu tak naprawdę zajmowały rozmowy i czasami się mijałyśmy w ogóle w tych pojęciach i tak dalej, więc jakby tak researchowo po prostu, to był bardzo ciekawy projekt, bo jakby tak się faktycznie tak czuję, że tak zaczynałyśmy wytwarzać rzeczywiście jakiś taki język, język, którym można w ogóle mówić o takich rzeczach. Chciałam zapytać o tę monstrualność, która się pojawia na przykład w tytule Monstera i w pewnych też odwołaniach i też to, co ja powiedziałam wczoraj wam, że przynajmniej Marcie to mówiłam, że dla mnie... No bo tu gdzieś spod spodu jest ten motyw meduzy, gorgony, tak? Tej kobiety o wężowych włosach, która jest i ofiarą, ale też mścicielką, i która, jakby to powiedzieć, no jest takim kobiecym potworem, ale zarazem jest kimś bardzo zranionym. Tam jest bardzo wiele takich elementów i że mnie to bardzo gdzieś ciągnie też w tym, co zobaczyłam na scenie, do Grecji, ale nie Grecji takiej znanych, zwygładzonych, szkolnych mitów, tylko do takiej Grecji archaicznej, takiej bardzo dzikiej, pierwotnej energii, w tym przypadku kobiecej. Trochę tak. Pani dyrektor zaproponowała, żebyśmy bahantki zrobiły. To już tylko tak. A, że teraz bachanalia zaraz. No, to jak ta monstrualność? Intuicja nie była zła. No nie wiem, no rzeczywiście na pewno ciekawe jest to, co mówisz o takiej nieuformowanej materii, czyli coś takim, jak już mówimy, to pewnie jest bardziej z takiej filozofii greckiej, właśnie taka mowa w ogóle jakiejś takiej pierwotnej, chtonicznej sile, nie? Czemuś, co jeszcze nie do końca jakby jest w jakiejś formie, coś, co się wykluwa, rodzi, stąd te brzuchy i tak dalej, więc to na pewno jest coś, co dla mnie jest fascynujące w ogóle jakby w pracy i to bez względu na to, czy robię spektakle, które są bardzo formalnie gdzieś tam, czy graficznie jakby tworzą jakiś świat, to dla mnie jakby taka kwestia pracy z energią i taką właśnie w sumie dosyć nieokrzesaną, gdzieś dziką energią jest bardzo ważna. Akurat w tym projekcie bardzo chciałam dać temu
nie wiem, jakby może nie nawet taką przestrzeń, żeby to na zewnątrz jakby budować, tylko właśnie od środka poczuć. Czyli co, czym jest to bulgotanie w brzuchu, albo czym jest to, co się rzeki, rodzi. Rzeki, które przez nas płyną. Tak, dokładnie. Więc jakby nawet się mówi o czymś takim w filozofii i właśnie indyjskiej, o nadi, tak? O tych kanałach, które przepływają przez nasze ciało. Więc to jest dosyć ciekawe, w jaki sposób jakaś taka, no pewnie jest archaiczność, tak? Jakaś prymarność, surowość pewnego doświadczenia. Tak, tej kobiecej energii. Bo pamiętam, że Edyta Kozak zapytała nas, no ale co tutaj jest motorem, tak? Co ty mówisz, że to jest motorem? I ja w sumie o tym myślałam sobie, jakoś nawet dzisiaj tutaj szłam i mówię tak, no na pewno nie ta Wenus z obrazów Botticelliego, notabene, z którą pracowałyśmy. No tak na początku leżycie trochę jak Wenus, tak, trochę jak Syrena, coś tak, pół na pół. Tak, ale to nie? Jest właśnie ta syrenia moc, która była obezwładniająca, która była o mocy tej, która wie, czyli takiej bardzo mocnej kobiecej intuicji i tej, która w pewnym sensie, no i tutaj to jest jakby historia, tej, która wskazuje drogę, ta, która w sumie zanim została przez chrześcijaństwo mocno gdzieś tam naznaczona jako femme fatale, no to była właśnie jakąś taką, takim symbolem mądrości. Więc jakby mnie bardzo interesuje ta mądrość, która idzie od, no właściwie ze środka, tak? To jakby zaufanie do swoich trzewi. Bo te trzewia nam mówią czasem, którędy iść, czemu ufać, a czemu nie. I nie zawsze jest tak, że musimy się łapać czegoś tamten, tylko po prostu jakby złapać się siebie, uziemić i po prostu z tego miejsca popłynąć. Więc jakby tutaj, nie wiem, mam wrażenie, że ta praca na pewno dużo, przynajmniej nie wiem, intencjonalnie gdzieś do tego wraca, a to często no, ta siła i ta energia, ona no, w różne miejsca może nas zaprowadzić. Więc to na pewno nie jest to o czymś, co jest takie ładne i okrzesane, nie? No tutaj też jest warstwa plastyczna, wydaje mi się, bardzo istotna i to też jak wyglądacie, co na sobie macie, co was otacza. Nie było tych pazurów, na które tak czekałam, ale może jeszcze będą, może... Dobrze, to jeszcze... Prezentacja obiektu. Tak, i teraz to jest dzieło Magdy Łapińskiej-Rosenbaum, która to taką zajmuje się ceramiką na co dzień, czyli w ogóle obiektami użytkowymi, a one tutaj zostały właściwie uruchomione w dużej skali w formie scenografii, więc coś, co jest takie, i to też jest dla mnie ważne, że coś z przestrzeni domowej, coś, co właśnie funkcjonuje w jakiejś takiej przestrzeni ogniska domowego, nagle bum na scenę właśnie w tej przestrzeni takiej no niekoniecznie publicznej, tak, więc jakby... Coś jest takiego, ta ceramika też ma dla mnie taki... Jest to, na co tak czekałam. To są właśnie te ukryte pazury, ale one też wyglądają trochę jak taka ręka, nie tylko która może ugodzić i zadrapać, ale też jakaś moc w tym jest, prawda? Tak, tak. I one są ceramiczne, nie? Tutaj... Pracowałyśmy z nimi, ale jakoś w końcu, może ze względu na jakąś dynamikę pracy takiej bardziej jakby zanurzonej w tym, co organiczne i kinetyczne, jakoś zrezygnowałyśmy z tego przedłużenia. Ale one są w przestrzeni, więc i też Zuza nawet tutaj jakby je w którymś momencie uruchamiała, ale jakoś to być może one wrócą, nie? To też... No i maska. Pokaż jeszcze Ramona maskę. Maskę na... Właśnie to chyba jednak... No tak, to jest coś tutaj czuję takiego właśnie bardzo niepokojącego, w tym wężowego. Mhm. No, właśnie, która jest zbudowana takim połączeniem tych ust Lovecraft i właściwie trochę, tak, ust, takich meduzowych macek, więc czegoś, co wypływa z ust, wynurza się. Czyli znowu te płyny i znowu te przepływy. Wiem, że powinniśmy już kończyć, chociaż ja bym jeszcze chciała tak gadać i gadać na ten temat. Więc to, co mogę powiedzieć jedynie na koniec, to żebyśmy słuchali chyba wszyscy swojego ciała. To jest taka opowieść fascynująca i wciągająca do głębi. I to, czy pytania z sali? Nie wiem, czy mamy jeszcze czas na pytania z sali. Jeszcze możemy. To jeżeli są pytania z sali...
ma to swoje najważniejsze pytanie, które z zamaski jest w stanie nam przekazać. Cisza. To bardzo zobowiązujące i teraz nawet jak ktoś ma, to... W takim razie no te pozostałe pytania to są jeszcze takie, myślę, na kolejnych etapach procesu do odpowiedzenia, bo tak widzę, że to jednak żyje i pracuje i że pewnie jeszcze... Tak, pramatka, kobieta przyszłości. Dla mnie jest też niezwykłe, obserwując, jak tam siedzę z tyłu, pracę moich wspaniałych tutaj performerek, koleżanek, że wchodząc tak głęboko w emocje i w tę fizjologię, jak właśnie głębokie oddychanie, płacz, zachowują formę spektaklu. Wydaje mi się, że to jest niezwykle, niezwykle trudne, bo jest to spektakl, przychodzą widzowie, a jednak one wchodzą tak głęboko na oczach wszystkich w te najgłębsze emocje, a zachowują formę spektaklu. I to jest wielka trudność i wielki podziw tutaj mój. Spektaklu, który codziennie się zmienia. To jest ważne. Bardzo wam dziękuję i myślę, że to jest też taka zachęta do tego, żeby jak ten spektakl będzie w repertuarze Teatru Studio, mam nadzieję w takim czy innym kształcie, niezależnie od okoliczności, które zmniejszają tutaj ilość publiczności, ale będzie, bo jest to pierwsza produkcja Festiwalu Ciało Umysł wspólna i Teatru Studio, z tego co mi wiadomo, to warto czasem drugi raz, a może i trzeci przyjść i zobaczyć, jak ten proces dalej biegnie i co się zmienia. I może pazury wrócą na scenę na przykład. Albo się zmieni ten układ tutaj, że błękitna matka wejdzie tutaj na środek na przykład. No zobaczymy, to jest bardzo interesujące, jak to się będzie zmieniało. No. Bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję publiczności i do zobaczenia. Dziękujemy.